Państwa ponownie. Tym razem będzie o przesądach, wróżbach i numerologii. Moim gościem jest pani Elżbieta Tołoczko, wróżbitka i mistrzyni sztuk mantycznych. Witam panią bardzo serdecznie. Witam. Zacznę od tego pytania związanego właśnie z torebką. Dlaczego kobieta nie powinna postawić swojej torebki na ziemi? Bo pani też nie chciała swojej tam gdzieś postawić. Rozumiem dlaczego, bo mam sama taki sam odruch. Ale dlaczego? Proszę tak, powiedzieć. Tak, zgadza się. Czyli według przesądów, które przez wieki przechodzą do obecnych czasów, jest taka teoria, która mówi, że uciekną pieniądze, że będzie bieda, no, że coś tam nie będzie tak finansowo szło, jak powinno iść. Ja natomiast wyrobiłam sobie inne zdanie i mam inną teorię na ten temat. Z reguły każda pani nosi, oprócz kosmetyków, jakieś swoje dokumenty. To jest taka nasza druga tożsamość. No jeżeli tak będziemy tym rzucać po podłodze w jakichś miejscach nieodpowiednich. Gdzie jest w sumie brudno, bo podłoga jest raczej ale brudnym miejscem. Oczywiście, no, nieodpowiednich miejscach, no to też sami stwarzamy trochę bałagan w naszym życiu, nieuporządkowanie. Wszystko na tym świecie powinno iść jakimś ustalonym trybem, tokiem i porządkiem. I jakoś się toczyć. I to jest moja własna teoria. Pani Elżbieto, zapytam teraz, o co najczęściej pytają ludzie? Jeśli chcą sobie przewidzieć, przepowiedzieć przyszłość. Najczęściej... Co chcemy wiedzieć? Myślę, że jeśli tak bardzo się dobrze, wnikliwie temu wszystkiemu przyjrzeć, najczęściej w ostatnich latach ludzie pytają o sprawy zawodowe, no o taką stabilność jakąś, bojąc się, że ten, co ma pracę, boi się, że ją utraci. Ten, co jej nie ma, z kolei myśli, że może będzie długo szukał i w ogóle jej nie znajdzie, albo znajdzie nieodpowiednią. Więc jednak na pierwszym miejscu jest tak zwane bezpieczeństwo człowieka. Na drugim są to sprawy miłości, uczuć. One zawsze są bardzo ważne. To każdego interesuje niewątpliwie. A trzecie miejsce daje już po prostu rodzinie, która również jest bardzo ważna i to właśnie wszystkie te elementy powinny być na jednej płaszczyźnie, według mnie, jeśli chodzi o ważność tego wszystkiego. Pani Elu, a czy są jakieś wyznaczniki, kiedy wróżyć się nie powinno i komu się nie powinno wróżyć? Czy są tutaj jakieś ograniczenia? Tak, są zdecydowanie i pierwszy punkt to jest, nie wróży się osobom niepełnoletnim, absolutnie. No i druga sprawa to jest właśnie kobiety w ciąży. Jeżeli już taka pani jest w ciąży i korzysta czy z astrologa, czy z numerologa, czy też starocisty, kogoś, kto się kartami zajmuje, to ta osoba powinna tą wróżbitkę ewentualnie poinformować o tym fakcie. Robi się wtedy takie specjalne są zabezpieczenia. Niebawem będą Andrzejki i teraz chciałabym zapytać o to, jak odczytać można tak bardzo popularną wróżbę, czyli lanie z wosku przez klucz, wróżbę, którą praktycznie chyba każdy z nas już zna. Jak możemy to odczytać? Ja myślę, że tutaj nie ma jako takiego ścisłego regulaminu, ponieważ każdy człowiek ma swoją inną swoją wrażliwość, postrzeganie i dlatego u każdego może to inaczej wyglądać. Na pewno wróżby, te lanie wosk poprzez klucz, tu trzeba by było zaznaczyć, że według starych wierzeń i tradycji klucz powinien być starym kluczem. To też musi być używany specyficzny. Stary klucz z dużą dziurą, tak oczywiście. Jeśli chodzi o osoby wróżące sobie, wiadomo, że więcej pań jest wróżących sobie niż panów. Panowie też się pojawiają, ale z reguły się nie przyznają. Nie chcą się jakoś otworzyć, że wierzą w to coś. Tak, nie, raczej tak. No i wszystko zależy od tej osoby, która patrzy na to, co, jaki kształt wyszedł poprzez tą dziurkę od klucza. Więc jeden może zobaczyć zwierzątko, drugi ptaka na przykład.
Trudno jest to powiedzieć. Jeżeli jest to osoba, która zainteresowana, więc najbardziej liczy się zdanie tej osoby, dla której jest ta wróżba w ogóle. Rozumiem. A jeśli lejemy na przykład wosk, czy my możemy sobie sami polewać, czy jak powinniśmy to robić? Jedna osoba inna trzyma nam klucz, a my przelewamy wosk? Jak to naprawdę powinno się odbywać? No tak mniej więcej odbywać? Tak to mniej więcej powinno czyli wyglądać. Czyli nie, że my sami bierzemy i klucz i wosk i po prostu sobie lejemy. Sami nie powinniśmy sobie wywróżać, co nas czeka. Tak samo jest to, nie tylko chodzi o wróżby andrzejkowe, ale w ogóle o wszelkiego rodzaju wróżby. No nie wskazane jest, żeby wróżbita sam sobie kładł karty. Dlaczego? Dlatego, że no nie jest wtedy jakiś taki obiektywny. Mózg nasz składa się z dwóch części, jak wiemy, mamy dwie półkule. Przy wróżeniu, kiedy ja obcej osobie stawiam karty, pracuje moja prawa półkula. Lewa jest tak jak na urlopie może, w stanie spoczynku. Natomiast kiedy sama sobie będę chciała, rozłożę karty, natychmiast mi się włączy moja lewa półkula i robi zamieszanie. To jest nielogiczne niby, a to jest logiczne z tej strony, co przychodzi. I to jest właśnie główny powód, dla którego nie powinno się samemu. Rozumiem. A czy da się na przykład wywróżyć coś z dłoni? Oczywiście. A co za linie są na naszych dłoniach? Bo wiem, że jest linia życia, tylko ja bym może nie chciała koniecznie, żeby tu pani mówiła do publiczności, nie co mnie czeka. Nie będę niczego mówiła. Bo może nic dobrego. Ale powiem na pewno to, co jest dobre. A z której dłoni bierzemy wróżbę, z lewej czy z prawej? Wszystko jest w gestii osoby patrzącej. Rozumiem. Jedna może z prawej, druga z lewej. Generalnie powinno się z lewej, bo prawa to jest później, te linie, generalne linie pierwsze to są tutaj. Natomiast ta prawa ręka to jest taki dodatek, gdzie mogą jeszcze w trakcie lat dochodzić jakieś tam linie mniej ważne. Najważniejsze jest tutaj lewa, ja przynajmniej jestem uczennicą. Od serca. Niech będzie od serca. Lewa dłoń. No cóż, to jest linia życia. Ma pani ją bardzo długą, więc może się spodziewać, że dożyje wieku sędziwego. Linia życia? Linia. O. To jest linia życia. To chyba po babci będę długowieczna. Tak, tutaj ma pani linia głowy. Linia głowy to jest związana ze sprawami zawodowymi. Tutaj, od tego momentu zawsze liczymy. To ta jest środkowa linia, która wychodzi, tak. Mhm. I tak, żeby nic nie powiedzieć, co by inni mogli nie ma tutaj nic złego, co by mogli rozczytać, to powiem tyle. Ma pani niesamowitą intuicję. Jeszcze się nic nie wydarza, a pani to czuje, że coś się wydarzy. To jest jedna rzecz. I ta... A skąd to pani wie? A kogo, przepraszam, brzydko zapytam, kogo pani tu zaprosiła? Ekspertkę. Przepraszam, nie jestem krawcową, oczywiście, chociaż chciałabym, bo uważam, że trzeba być mieć artystyczne jakieś tutaj talenty, żeby ale być dobrą. Ale z tą intuicją to dobrze, dobrze. No. Jeżeli pani komuś, przychodzi do pani koleżanka, znajomy, ktoś z rodziny i mówi, pani ma na imię Dominika, tak? Dominika. Tak. Dominiko, powiedz, co powinnam zrobić w takiej sytuacji? A pani tak od razu, prosto z serca, nie zastanawiając się, mówi tak, tak, tak. Okazuje się, że to jest całą dziesiątkę. To może pani sobie sama z sobą skonfrontować to, co teraz powiedziałam. No właśnie. To mówi linia głowy. Proszę panią, ja chiromancję również znam. Dlatego jestem mistrzynią sztuk mantycznych, ponieważ nie jestem tylko tarocistką, tak? Mhm. Tu są jeszcze różne tajemnice dotyczące domu rodzinnego, ale to nie jest na... Dobrze, to nieważne. A teraz skupmy się może troszeczkę na naszych imionach i naszych datach urodzin. Czy to ma jakiś wpływ na to, kiedy jesteśmy urodzeni, w jakiej dekadzie i w jaki dzień? Oczywiście. Każdy znak zodiaku dzieli się na trzy części. Są to trzy dekady, prawda? Ustalone są w określonych dniach. To nie jest, że znak zodiaku zaczyna się od pierwszego do ostatniego dnia. Są to różne dni, ale ustanowione i tego się należy trzymać. Dlaczego jest ważne, z której dekady? Dlatego, że każdy znak zodiaku ma przyporządkowaną taką główną planetę, która się nim opiekuje całe życie. To taki zarządca, dyrektor, może generał, tak? Lubię nazywać te planety generałami. No więc generał musi mieć też swoich zastępców. W związku z tym, tak zostało to ustalone, że każda dekada
znaku zodiaku również posiada planetę, która jest jej przypisana. Czyli już mamy drugą zastępcę, tak? No i bardzo ważny jest dzień tygodnia, w którym człowiek się rodzi. Dlaczego? Tak samo, ta sama zasada. Każdy dzień tygodnia również ma jedną ze znanych planet jako przypisaną. To stwarza nam obraz, bo teraz postawimy tutaj 30 osób ze znaku, no nie wiem, raka na przykład. Powiedzmy jest, tak, wszyscy spod tego samego. Znak wodny. Będzie 30 kobiet i 30 mężczyzn. I jeżeli przeanalizujemy każdą osobę z osobna, z tego samego znaku, prawda? Tak, tak. Okaże się, że między nimi są kolosalne różnice. Oczywiście. Dlaczego? Właśnie. W której innej dekadzie, inny dzień tygodnia, teraz jeszcze jest bardzo ważna godzina. Ach, to godzina też decyduje. Ale o tym, jaki człowiek jest, jakie ma predyspozycje, czy to będzie człowiek bardziej odważny, czy wycofujący się, lękający i tak dalej. Także to wszystko ma olbrzymie znaczenie. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze tą główną liczbę z daty urodzenia. Ja w ogóle w domu analizuję też wszystkie cyfry, które się znajdują, bo każda z cyfr jest jakąś tam energią i siłą. Tam, gdzie trzeba, widać, że jest jakaś słabość, to trzeba taką osobę wzmocnić, pokazać jej, gdzie ma silne swoje strony. I to fajnie działa. Proszę. I dopiero wtedy możemy ocenić, nie ocenić, uznać, że ta osoba jest przebojowa, albo nerwowa, wybuchowa, albo spokojna, wycofująca się. Jest tych elementów sporo, które trzeba po prostu poznać. Nie możemy mówić o każdym znaku, o każdej osobie z danego znaku jednakowo, bo jest to nieprawdą byłoby. A jakie znaki zodiaku pasują bardziej do siebie? Czy jest coś takiego, że na przykład ogień z wodą nie za bardzo? No ogień i woda to taka walka. To taka walka. Ogień z ogniem też i to ostra. To też ostra walka. To też ostra, tak, ale bardziej już ogień z wodą niż ogień z ogniem. A skąd na przykład my wiemy, do jakiego żywiołu my należymy? Na przykład ktoś, kto jest urodzony, powiedzmy... Jest to ustalone wszystko przez naszych wielkich mistrzów ezoteryki. No, wiele, wiele lat temu. Ale to jest już ustalone. Jest wiedza, którą trzeba zgłębić, bo no, dokładnie przeciętna tak. Osoba mało wie na ten temat. Pani Elu, ja bym się chciała teraz zapytać o tarota, bo pani przyniosła te specjalistyczne karty. Tak mi się wydaje, że są to specjalistyczne karty. Raczej tarota nie da się ułożyć z pierwszych lepszych kart. Nie, to muszą być karty specjalnie do tarota, tak. I co te karty mogą nam pokazać? Na przykład. Zależy, co chcemy zrobić, czego oczekujemy. Jeżeli chce pani ogólną wróżbę, robię układ taki z kart 10 i wtedy w to miejsce, gdzie kładę kartę, to miejsce jest domem. Tak się nazywa, to jest dom, to jest miejsce to i to, co ta karta zawiera, to jest w tym domu, tak? A jaka z tych kart jest określone, taka? Że pierwsza karta personifikuje mi pani osobę. Ja sobie już panią układam pod względem astrologicznym, numerologicznym i znakiem zodiaku. Już mam obraz i dokładam, już później z układu, biorę tą pierwszą kartę, która mi panią przedstawia i jedno z drugim się okazuje, że jest zgodne. Rozumiem. A czy tarot ma karty dobre i karty złe? Nie możemy w taki sposób określać kart tarota. A na przykład karta śmierci jest taka? Jest taka. No i na przykład jakby komuś wyszła we wróżbie, no to co wtedy? To trzeba się bać? Nie trzeba się bać. Dlatego, aha, czyli śmierć dlatego, niekoniecznie oznacza śmierć. Chciałabym jednak dokończyć z tymi domami. Bardzo proszę. I teraz, to jest dom. Następna na przykład, druga karta to jest miejsce naszego domu, zamieszkania. Czy to dom, czy mieszkanie. I załóżmy, że karta śmierci w tym domu się pojawi. Albo obok. Obok to może być wszystko, co jest w sąsiedztwie. Więc możemy mieć duży kłopot sprowokowany przez innych ludzi z sąsiedztwa. Kłopot, bardzo takie ciężkie jakieś przeżycie. Jeżeli to będzie w domu, no to są bardzo duże problemy rodzinne. Nie jest to konieczne. Musiałyby być dodatkowe karty obok. Tak obstawiona śmierć tymi trudniejszymi kartami, ja ich nie będę teraz wymieniać, dopiero wtedy oznacza, że w tym domu będzie coś takiego się przykrego wydarzy, że ktoś odejdzie, ktoś umrze, ale generalnie jest to karta, która jest to karta transformacji. Coś się zakończyło, na czym nam wcześniej zależało,
ale ta karta również zapowiada, że coś nowego się pojawi. Wtedy trzeba zerknąć, co jest obok. Co jest obok. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Co jest obok. I wtedy, czy to będą sprawy zawodowe, czy jakieś tam miłości, partnerstwa, czy rodzinne. A moglibyśmy na przykład jakieś takie, pani zdaniem, najciekawsze karty pokazać do kamery? Jak wygląda właśnie taka karta no śmierci, która ja sądziłam, że jest taka straszna, ale jednak chyba nie zaraz, taki diabeł straszny, ja jak go malują. Chyba potasowałam, tu są małe arkana. O, i jeśli już jesteśmy przy tej karcie niezbyt dobrej, to która karta jest dobra? Najsilniejsza jest karta świat. O, świat. Karta świat to jest super karta, jeżeli ona w układzie pojawi się na końcu dla jakiejś tam osoby, to ta osoba naprawdę nie musi się martwić w swoim życiu. Zawsze wszystko jej tak jakoś wyjdzie, zdobędzie, osiągnie, poukłada się po prostu. Rozumiem. Poproszę tą kartę do kamery pokazać. Tak, tylko ja patrzę... Karta ja... świat i ta druga. Te karty są takie bardzo kolorowe, one są specyficzne. No właśnie. Także nie należy się tej karty do końca obawiać, nie, ale... Nie należy się tej karty obawiać, dlatego że symbolizuje problemy, kłopoty, zakończenie czegoś, do czego byliśmy może przyzwyczajeni, na czym nam zależało, jednocześnie prognozuje rozpoczęcie nowej jakiejś drogi. No i wtedy, tak jak tłumaczyłam, trzeba popatrzeć, jaka karta jest obok, do czego to będzie zmierzało, do jakiego tematu ta zmiana, tak? Rozumiem. Pani Elo, niestety musimy powoli kończyć. Ja bym się chętnie z Panią... Tylko ta miała być? No i jeszcze ten świat, jeśli na zakończenie dałoby radę. No świat jest przepiękny. A faktycznie, poproszę tą kartę tutaj do kamery. Tak, to jest najlepsza... Najlepsza ze wszystkich. Najlepsza ze wszystkich, zajmuje pierwsze miejsce, pozytywna dla każdego jednego pytania w odpowiedzi. Pani Elu, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze przy innej okazji tutaj w naszym programie. Ja tymczasem pani serdecznie dziękuję za przybycie, za rozmowę i za pouczający wykład. Dziękuję bardzo za dziękuję zaproszenie. Ślicznie. Dobranoc. Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie Mikołajki dla dzieci. Zapraszam.